łatwo się poddać. Każdy medium kłamie, prawdę czytam na pociągach i kładę ją na podkładach, z nich nie wypadam. Jestem profesjonalistą jak Kuba Badak. Bez badań rynku, swój sens wykładam w synku. Nie mam menadżerów, nie zakładam zysków. Nikt nie mówi mi, co mam mówić dziś. Ile mam wypuścić płyt, łatwo się pogubić w tym. To kurewsko głupi syf, ale wiem jak go ominąć. Ikony popkultury tego stanu nie dożyją. Chcesz posłuchać, jak bije mi serce? To nie sekret, tego rytmu nie znajdziesz na MySpace'ie. To szczęście, że zostało jeszcze kilku niestworzonych przez specjalistów od marketingu. Patrzę w ekran, nawet sport budzi wściekłość. Od kiedy czerwień z bielą chcą przerobić na niebiesko. Mam małe dziecko, przez to parę trudnych pytań. Pora zabrać ostre teksty poza fazę brudnych czytań. Możesz klikać tym pilotem do usranej śmierci. A poza wyjątkami nie ma tutaj żadnej treści. Od publicznych po prywatne, i czy to TV, czy radio. Dziwnym trafem wszyscy tu chorują na jedną przypadłość. Moja przestrzeń, wolałbym rozdawać demka na blokach, a nie nakręcać tryby u raperta Mardoka. Nie jestem inny na pokaz, indie na pokaz. Nie wyżeruję grzywki jak te pizdy w obcisłych rajstopach. Dziś nawet rock'n'roll jest słodką dziwką, a przy tych buntownikach to kupicha to sejdź pistą. Ale nie wszystko stracone, po ziemi chodzi paru, których nie stworzyli kurwa specy od PR-u. Nie muszę stroić min do schiełka, nie muszę golić mordy co dzień i zabawą zerkać na butelka. Nie muszę nosić cez modzie i nie pękam, budząc się z kobietą po melanzu. Wiem, że jest piękna, to media chcą mi wcisnąć syf pod perę. Tragedia wyciskają z i wnika w hydrosferę. Więc zamiast zająć się hip-hopem wciąż wolą strzeć. Ria z cichopek lub plon.